Cześć, siemanko, witajcie, z tej strony Urban, a my witamy was na nowej serii, jaką jest od Jarek do kończ. Prawnika do rolnika, cześć, witajcie. Oczywiście z Jarkiem będzie ta seria. Jest to seria na mapie Polska Kraina by Venturio. By Venturio FS. No, by Venturio, także mapa jest kozacka. Nie wiem, z takim bardzo polskim klimatem, także... może wam przedstawię pokrótce moją maszynę i w ogóle. Także to mamy pułk Unii Gruziąc, dwuskibowy, pułk trzyskibowy. Dwa pługi masz? Trzy pługi mam nawet. Jaki bambel! No bo wiesz, kiedy się robiło ciapkę, później się kupiło 60, to się kupiło 3 pługi, wiesz, teraz się kolejne. To ile ty masz traktorów, Andrzej? Na razie 3. Ale jaki tu się pytam was o poradę za chwilę, także... Tutaj mamy obciążnik, trzeba 650 kilo, lejek, także siewkę, jemy sobie wrota, talerzówkę, dobra, to tu wygląda, kultywator, stary, ale jest, pług unigrodzio, czteroskibowy, żmika, perełka, jest to bizon, ZO56, także... Pani, on jeszcze jeździ? Jeździ, ale po prostu już swoje przeżył. Po spaleniu 2 razy. No, mamy tutaj 30. I to właśnie pytam o poradę. Ustawić tą 30? Czy tą 60? Nie wiem, piszcie w komentarzach, co mam zostawić, 30 czy 60? Wolałbym zostawić 60. Ale pewnie chyba zostawię tą 60, bo 30, no... Przepał ma, ale kurde idzie. Mamy tutaj też MTZ-a. Jaki to jest MTZ? Już ci mówię. Weź mnie powiedz, bo nawet na masę idzie. Pa, kupiony ma traktor. Traktor nawet nie wie co. To jest MTZ 82. No to 82. Mamy no moc znamionowa 82 kunia. Mamy tutaj dwukołówkę, którą sobie dzisiaj wykorzystamy. O, tu klapę trzeba zachować później. Sobie dzisiaj wykorzystamy. Przyczepę HW8011 bodajże. Ładna taka, amerykańska. Nowa przyczepa, znaczy sam ją sobie wyremontowałem, kupiłem starego rupiecia. Zrobiłem burty, wszystko nowe, także no, jest dopiero po remoncie. Helga! Dopiero po remoncie. Mamy Helga moja! Ursus C360, bardzo fajny Ursus. Mamy tutaj świnie, które w zjedzeniu zostały. Tutaj mamy taki beczkowóz do wody, samoróbka. Tutaj mamy widły. Widły do MPZ-a, do Tura. O, jajko zebrałem gdzieś tu było. Ja co zebrałem? Rozrzutnik obornika. Warfama. No, Warfama. Tutaj mamy siewnik. To jest chyba Uni. Tak, Uni. Tak, to jest Unia. Sadzarkę. Agrozet. No, Agrozet. Jakie fajne. Przyczepa. Z pasami. Także. Autosanka, dopuszczalna ładowność 6 ton. No i coś zrobił, się przesuwa. Ja nic nie wiedział. Dobra, już nie. Trochę bug jest, że resory są białe, ale to mnie szczegół. Naprawdę zasługuje na pochwałę, bo te resory są ruchome, jak damy ciężar, to one się po prostu mogą wyprostować tak jak normalnie. To jest teksturą, jest nie tego. Tekstura tylko po prostu jest i tyle. Także my co, dzisiaj sobie, tak już pokazywałem wam gospodarkę, to dzisiaj sobie polecimy już MTZ-em po 3 świnie, a później... To ja idę do siebie. A później tam na sklepie przyjechał Tir z paszą dla świń. I jest po taniości pasza, że polecimy sobie też kupić... paszę dla świń, bo nam się kończy. Ja ci bramę otworzył. Jak ja jadę tyłem. Jadę po lymim. Jaki Janusz, ja ci drzwi otworzył pewnie. Dobra, patrzę, że mam mało tej paszy na świnie, także... Opłaca mi się kupić luźną paszę, bo jest tańsza. Bo w Big Bagach kosztuje 1400, a luzem kosztuje bodajże 800 za tonę, także... Opłaca się naprawdę, dzisiaj sobie poleciły 60. Także lecimy po 3 świnie. Nie wiem, liczę, że ta seria wam się spodoba. Naprawdę, mamy około 9,5, także... Znaczy 9,5 mamy. A nie powiedziałeś o najważniejszej zasadzie, ludziska, ta seria jest taka do bólu... Realna. Do bólu realny, mamy po 35 tysięcy. No i no nie dodajemy hajsu, no. O ja już dzisiaj trochę
tracę. Sobie światło zapaliły. Bo tak, oczywiście ludziska, powiedzcie też, czy my mamy bawić się jakieś tam dopłaty dla młodych rolników, tego typu rzeczy. No ale nie 100 tysięcy, nie? Nie, tam... Znaczy ja bym to sezon sobie dał taką dopłatę 10 tysięcy, nie? Jak to zawsze bywa. Jak zapyta, ty. No fajny SDZ. Dopiero co kupiony. Też już swoje porobił, także... Nie mnie spłakał, jak sprzedawał. Normalnie. W ogóle nie mamy papier toaletowy, także coś tam się chciało w lesie, wiecie. Akurat jedziemy sobie przez las, to... To by było... grubo. Myślę, że 3 świnie na razie nam starczą. Znaczy mamy 24 świnie teraz. Ale postanowiłem, że dokupię sobie. Jak ja idę, to jak ten wózek podskakuje. No, Andrzej, Kaj, ty jedziesz. Idziemy jechać. No jakiś maleń mi tu zajeżdża drogę. Ty, aha, bo by ten błot taki. O Boże, ty, co się dzieje? No nie jadę. Ale nie, bo by ten błot taki, co wiesz, jak się kliknie, to się odwraca szybko. To się nie skapa, dopiero teraz. Gdzie ty jesteś? Bo ja po świnie pojechał. Bo matko bosko. Ja chciałem na let's playu być. Wiecie, jakoś to się ściągało to. Ty kuźwa, nie wiem gdzie jadę. Dobra, kiedy rypać to. No, zabłądziłem, nie w tą stronę. Nie patrz na mapę. Otworzymy sobie klapę. Kupimy te 3 świnie. O, 9 tysięcy niestety. Zostało nam tylko 25 teraz. Rachuj wszystko, bo to wiesz. Dobrze, na razie nam starczą te świnie. Ale mapa jest kozak, naprawdę kozak. Wrócimy z polnymi, bo z tymi świniami nie ma co jechać. Ale no nie możemy tak szybko jechać. Bo tam świnie wyletą. Świnie mu wyletą. No człowieku, jak ten wózek tak podskakuje, to zawsze wyskoczą. Ja nic nie słyszę, bo ja jeżdżę... W sumie Urban to moje 55 czy 60? Nie wiem. No 36 chyba, nie? Nie, to jest C355 teoretycznie. Aha, ty mówisz o polu. Nie, o traktorze, ja mówię o polu, ty. Serio? Trzymają się świnie. Ty chyba przyjechałem, nie to się skarga, na pewno ci wstępnie. Prawda, że na drogę wyjedziemy i tyle. Kurde, za szybko za chwilę mi zaraz wyletą. Także jest to nowa seria. Bardzo fajna. O, światło mi się przepaliło, ty, żarówka poszła. Poszła w pierdut. Nie ma światła. Migacz się działa? Działa. Dobrze, że policji nie ma. O, ty serio. Takie fajne świnie. Jakie fajne świnie. Użysz ty jaki lak. Coś by lak złapał. Lacza miałeś? Jo. Mam nadzieję, ludziska, że wam się tutaj sytuacja spodoba. Myślę, że seria będzie przykozak. Światłe po oczach normalnie. Jak widzicie, zboże już dorosłe, znaczy dojrzałe.
Ja sieję. Dorosłe. Ja nie wiem, co ty robisz, jak ty masz zboże, chłopak. No serio, a tutaj dojrzało jedźmy. Jakaś hybryda chyba. Dali. Wyłazić. Ule wyłabię. Poszły. Jabłka. Knury. Jak są chodzą ty? Dobra. Weź się do roboty, a nie. To muszę jechać potem, za chwilę mi się sprzedadzą to. Nie zapłaciłem za nią. Tam około jedną przyczepkę wziąłeś. Może nie wiem. Daj mi tam chyba 6 tysięcy zapłaciłem za to. To ładnie. Niestety. Pasza droga. I tak tanio mi wyszło, bo za 11 ton, bo jedną przyczepę mam wziąć taką właśnie. No. Zapłacę 6 tysięcy, ja bo tam jeszcze spuścili mnie. Bo już nikt nie chciał tego brać. A Urban powiedział, panie, bierę! No, już wszyscy po prostu było tam... Moje świni wpierdzie na wszystko. Tyle tirów tam się wysypało na tym placu. Nie wiem dlaczego. Zawsze w Big Bagach przywozili. Tak to się wysypali na placu. I przyjechali tam gospodarze z innych wsi, pobrali to i zostało jeszcze tyle. To tam już leży od 2 dni. Się pytają, czy nie weźmie. On wezmę, nie? A co? Ja nie wezmę? Oni mówią, że po taniu się jeszcze spuszczą, no to mnie to przyjadę. Ile masz teraz knurów? 27. O ty kurde. Chyba mu lusterko urwałem, ty. Świni? Kurwa, świni, lusterko, jak to jest. Czekajcie, jak się ustawić. Czekajcie, oglądam jeszcze raz. 60 jak idzie ty. Gdzieś spadki FPS-u, no trochę. Może dlatego, że też komputer chodzi od rana. Niestety. I się trochę zagrzał. Spocił się, chłopak, mówisz. W sumie. Siadamy sobie za ich JCB, bo nikogo nie ma. I mi powiedzieli, że mam sobie wsiąść za JCB i załadować. Tutaj wysypali, to był cały plac, tak jak jest tutaj to od tej wiaty, to wszystko było wysypane. To nieźle. Że mały zapas mi się przyda. Żeby ci ona nie skisła? Nie skiśnie ty. Jak chyba tu jeździć lubię. Nowa jakaś technologia. 60 do JCB się przesiąść, to masak. Kurba, nie wie co się dzieje. Kurde. A my będziemy sobie to tutaj realnie ciapać. No. Inne plany są jest na parę sezonów, także. No panie, ja się muszę dorobić o wiarki najpierw tej, o wiarki tej, przyczepy samozbierające, to będzie dopiero burżuazja na wsi. Ja muszę dorobić, to jak bizon. Wow. Chłopie kombajnu. Bizon po 2 spaleniach, mówisz. Myślę, że te świnie też mi dużo dadzą, jak będziemy sobie sprzedawać też w jakimś odcinku pewnie. Ja zrobię taki sprzedaż świń. I tyle, chyba że jakiś tir by przyjechał do mnie. Bo też robię, że przewożą. Nie, spoko by było. No. Mówię, jakiś tir przyjechał. Po knurki. No jo. O, żebym nasypał tym. Że... Przyczepę też, kurde, stara, zardzewiała była, jakże kurde, burty odmalował. Wszystko porobił, to masakra. To wyszło trochę, bo tam ponad 10 tysięcy mi wyszło z remontem. Dobra, pełna. Ups, spełnił się. Myślę, że już więcej razy nie będziemy przyjeżdżać. Bo kasy
że im nie będę, nie zapłaciłem za więcej. Że jedna przyczepa tylko niestety. 11 ton, ja nie było. Jak koła siedzą, ty. Przyjdź do mnie na pole, zobaczysz jakie sieje, człowiek jak ta 55 idzie do góry, jak podpiąłem ten siewnik. Czyli niby 55, moc 60. Mody kozak, mapa kozak. No. Ale dostała fali. Jak poszedł? A ludziska, piszcie jeszcze, czy my mamy też nagrywać, bo na tej mapie są generalnie misje. I czy my mamy też nagrywać odcinki, gdzie gramy sobie na single, a drugi na przykład jest w tle, nie? No ja. I powiedzmy, robimy sobie odcinek tam, nie wiem, pół godzinki i później robimy jakąś misję na jakimś polu, jakiegoś tam rolnika. Niestety musimy wysypać to na ziemię i turem pospychać, bo nie cofnę do tej wioty. No, zwyczkawkę mam. O kurde, co się dzieje tu? To, że wysypał? Teraz nie wyjadę. Wyjadę, kurde. Także zapniemy sobie łóżkę. Do MTZ-a pospychamy to trochę. To nie jest MTZ. Ile już mogę mieć bilu? Nie mam pojęcia. 10? Nie, no może 15, może. Może nic więcej nie mam do robienia odcinku niestety. Miał być zaplanowane na cały odcinek. Niestety tak wyszło. Kurde, trochę Lipton odwaliłem. Nie masz nic do siewu? O, chyba. Popryski? Chyba ze nawóz powiązę. Czekaj, ja to muszę teraz tu pospiewać. A żeby lipę odwalić, jakąś teraz przerzucić. Jak nie miota ty. Ale temu ja 60 ma na 55, bo cholera wie co to jest za cud technologiczny, jest zajebista. Trochę ja sobie odwaliliśmy. I tą 60 czy tam 55, czy co to jest. To ja mogę i cały dzień robić. Tak mówię to ja. Rzeczywiście trzeba zostawić 30 czy 60, a może oba. Może nie wiem. Nie MTZ to sprzedać. Nie, bo tura nie będę miał. Wtedy nie byłoby MTZ-a, gdyby przy 60 działał tu. Może dwa razy to samo robota robi. Może mi źle wysypał oczywiście. Dobrze jest. O dwie to odysko się przerzuci. Także może sobie podepniemy 30 i pojedziemy jakieś na... No czy te zboża nie są tak urośnięte jak powinny? Czy tu są... każde pole jest troszeczkę w innej też fazie, nie? No bo wiecie, my dopiero kupowaliśmy to pole. Jeżeli chcę, o co chodzi. No i tam to za cukru. Nieźle. Gdzie idziesz na pole? Na 15, bo pojadę. No, myślę, gdzieś koło mnie. Nie, gdzie ty jesteś? 36.
sieje tym swoim nowym tym, znaczy nowym, moim siewnikiem. No nie, może mi starczy tej paszy, na pewno mi starczy. No nawet jej wsypać jedną. Niech mają. A co nie? A jak? Będę sobie załowa. Co bogatemu zabronił? Świnia dać. To też. Świnia też człowiek. Zyskujemy już tutaj, bo nie ma co im za dużo dawać. Kurde, ratę sobie rozwaliłem. Dobra, myślę, że podepniemy sobie 30. Przypalimy ją. Nie, nie. O kurde, teraz szóstka, nie? Fajnie chodzi. Ta moja 60, czy to, nie wiem, czy to 55, nie mam już pojęcia. A gdzie w ogóle tutaj da się rozsypywać na tym? Co? Trzeba kupić dowóz. Jak myślisz? Nie mam pojęcia, czy tam są triggery ustawione? W sensie no w miejscach, gdzie są na się... Sprawdź. To zaraz sprawdzę. A jak nie masz worków, to ci mogę jeden worek pożyczyć. A masz? No mam. A ty masz. Ale nie, nie przyjeżdżaj, bo ja mam tam te, jakie widzisz. Te jemnice. Przyjadę od tyłu. Nie, bo wszystko widać się z tyłu. Nie widać. Nie będę patrzał, będę patrzał w dół. Kurde, czekaj, otworzę drzwi. Może mi się uda do środka. Kaj tam się. Zobacz, tu są świnie. Tu są nawozy. Kurde. Ja pierdolę, ty. Co? Jak włączam sprawdzanie, czy jest to jakiś trigger, nie? No. To ja mam 6 FPS-ów. Bo tak jest zawsze. Nie zawsze. Tak nie miałem nigdy. Dobra, nie ma tu. Jeszcze ja do ciebie. Bo nawet nie wiem, nie chcę sprawdzać dalej. Bo jest, ale nie ma. Jedziemy ale sobie. To nie chodziło mi, żebyś włączał triggery. Chodziło o to, żebyś podjechał tam i sprawdził, czy możesz zasypać się. A to gdzie są triggery? No wiesz, wjechać, kurde, zasypać mogło iść, nie? Albo co, można było wjechać do środka. Będę patrzył tak w dół. Czekaj, bo się widzę. Ja będę zdradzał tę jednicę. Trochę pamiętam tę drogę tu. Zobaczyć tak, jak ja pojadę, nie? To jest... Kurde. Jadę na ślepo, więc... Gdzie tu są jakieś baloty, ja pierdolę. Szczepa jakaś, ja... Pewnie ci szczepę wyszło. Dobra, tu jest. Ja już wracam na gospodarkę, ja już wszystko widzę. Czekaj, nie widzę. Ciapkiem przyjechałeś? No. Ale nic nie widzę tutaj. Co to jest wyjazd? Dobra, jest, droga. Nic nie pokazałem. No, żeby było... Ludziska, u mnie też zapraszam na odcineczek. Patrz, gonię cię. Serio? Posiejemy sobie na wóz, no, że tak. Jaki wysoki ten nawóz, ja. Cepak. To nieźle.
Ło, przejeżdżam przez łąkę i muszę ją siąć w najbliższym czasie. Aha. No mówię, Arka się lokosy teraz będą, myślę, że następne uciekły już również dziwa, także... Chcę, aby szybciej zaczęła teraz dziwa, bo ja naprawdę nie mam co robić. Ten rzepak jest taki jak na 30 prawie, nie? Jakby nie, ty było, jakby nie było kabiny, by jeżeli nie było widok. Dobry, serio? Dobry rzepak w tym roku będzie, ty. Tyngi. No. Ale że teraz pojadę. Ja próbę kręconą robił w siewniku. O Boże, jaka cisza. Cię skupiam na nie. Pod mapę wyszedł. Ups. Znaczy okręciłem się kamerą pod mapę. O 26 tysięcy. No pieniądze tu będą dość sporym problemem. Będziemy się za każdym razem edytować save'a. A to najmniejszy. Problem. Tak. Pieprznąłeś mój header od Forshaya. No bo wiesz, ale tak, żeby nic nie było. Dobra, przestawiłem go. Co dzieje? Ale ja bym zostawił te wszystkie trzy traktory. A po jakimś czasie dopiero sprzedał 30. Ła! Kurde, dożyłem się. Może live test tej mapy. Gdzie ja wlaz? Najprawdopodobniej będą. Nie, Jarek? Gdzie ja wlaz? Co? Na strych! O, to nieźle. Ty mogę zamknąć drzwi od strychu? No ja tak samo. Ale beka. O nie, bo ja strychu nie mam. Mam takie poddasze, nie? Ale mam pomysła. Ale ładny rzepak. Kurde, to mi posypie. Gdzie ty masz ten rzepak? Dobrze, żebym to Niemkę zrobił, bo... Kurde, ludzie. Mariolka to by się nawiosłowała, żniwa. Ty kuźwa, że bez kitu. Co? Że ten rzepak to jest to jak ten sta 60, 30. No wiadomo, nie? Jezu, rzepak mam. W realu to pewnie już by była cała żółta z przodu. I wszędzie w ogóle. Tylko do bycia. Będziemy spadać do gospodarki. Raz zapniemy. Piątka. A tu jest... Czekaj. Czekaj, bo zaczynam. Zeszyta ludziska, a tu jest gospodarstwo szóstka. Henka Adriana. Poszła szóstka teraz. Uwaga, teraz szóstka. A ma 6 biegów? No. Ciapek ma 6 biegów? No jo. No. Masz polne jeszcze, nie? A, normalnie no ja. Jak jedziesz, masz tak, czwórkę, piątkę i szóstkę, o kurde. No i wsteczny, nie? Czyli masz na jednej, tej, wiesz, taki przykładni, to masz 4 biegi. Gdzie przełączasz, masz polne, to też masz 4 biegi, jedynka, dwójka, trójka i wsteczny. Chyba, że... Nie, no dobrze mówię. Czy... Nie wiem, ja nie jeździłem 60. Czyli 30, przepraszam. Ale co ludzisko? Tak ta seria będzie wyglądać. Na pewno to, będzie te odcinki będą dosyć takie... No inne, na pewno będą żniwa i w ogóle, wiecie.
że odcinki będą... W ogóle to jest inna seria niż... Aha, dotychczas. Moja kartka z polami spadła. Opuść, żeś. Może muszę uruchomić traktor. To nie jest zła kartka z polami. Dobra, opuściło się. Także myślę, że przyczepę ładnie odrobiłem, tylko w środku nie powolowałem jeszcze. Także ta seria tak będzie wyglądać, na następnym odcinku ruszamy sobie ze żniwami, także seria będzie jak najbardziej realna, myślę, że dwa odcinki ze żniw, czy tam trzy, nie no dwa myślę, nie? Myślę, że rzepak i... Chyba, że ludziska chcecie, żebyśmy wszystko, kompletnie wszystko właśnie robili na odcinkach, to wszystko, napiszcie po prostu. Napiszcie, że mamy wszystko na odcinku robić. Napiszcie, że wszystko na odcinku. Bo dla nas to nie jest problem, tylko to kwestia waszego. Także Sacun, kto napisze, że wszystko na odcinku, naprawdę będę wiedział, że oglądacie te odcinki do końca. Są takie osoby, to naprawdę będzie mi miło. Także co, tak ta seria będzie wyglądała. Myślę, że wbijecie trochę łapek, bo to seria będzie, myślę, że będzie piękna. Także wpadajcie do Jarka, to będziecie mieli jego maszyny pokazane, jego gospodarstwo. No moje to takie trochę, szczerze powiem, że chyba bardziej polskie niż twoje. Czemu? Takie w sumie odnoszę wrażenie, wiesz. Moje jest bardziej polskie. Czy ja wiem? Oba nasze są takie polskie, aż do bólu. A takie nie polskie... No. Moje jest naprawdę takie... polskie, gdyby nie MTZ i ta przyczepa, to ona by była takie polskie, że masakra. U mnie też, zresztą. No serio. Miałem mieć przyczepę tą zieloną, co na typowej, ja sobie wymieniłem na tą. Tutaj też się da ładować belki, także myślę, że da się. Że będzie dało się ładować belki. Że myślę, że ładują belki. To było tyle w tym odcinku. Zostawcie łapkę, suba, komentarz i trzymajcie się. Na razie, cześć. Cześć.